dzień treningu w Fitness Club Klimas. Trenujemy w czwórkę. Mięsień naramienny, czyli barki. Zaczęliśmy w ogóle od wznosów bokiem, lekka rozgrzewka. Pokazałem chłopakom, jak się należy rozgrzewać. Niestety nie uchwyciliśmy tego na materiale. Później kolejno rozgrzewki na suwnicy Schmidta i przeszliśmy do łączeń dwóch ćwiczeń, czyli wyciskanie na suwnicy Schmidta ze wznosami sztangielek w oparciu na ławce skośnej z elementem tutaj takiego przodniego wznosu, ustawienie na przedni akcjon. No ja dzisiaj poszedłem, można powiedzieć, lekko w ciężary, żeby się skupić na większych ciężarach. Poczułem więcej mocy od tych kalorii, które tutaj w siebie wchłaniam. No, moc była odczuwalna, bo przyszedłem tam, był moment, że wyciskałem 120 kg. Oczywiście wszystko można robić, to dla mnie to są duże ciężary już. Jeżeli się odczuwa, że ten dzień będzie akurat trafiony, sprzęt jest odpowiednio dostosowany, mamy ustawione maszyny, że się nic nie stanie, czyli po prostu wymierzoną odległość wypychania, żeby nie była ławka za daleko. Wiem, mamy pewność, że ławka się nie będzie przesuwać, bo wielokrotnie miałem takie sytuacje, że na przykład nawet u siebie źle zabezpieczyłem suwnicę, nawet kolega mi pomagał, że byłem gotowy na jakąkolwiek pomoc. No ale pchałem tak mocno suwnicę, że ją po prostu sam przestawiłem do przodu. No to już o czym świadczy, że tu na szczęście nie doszło do kontuzji, no ale jak już są takie sytuacje, no to znaczy tak, siła w nas drzemie, ale nie wykorzystujemy jej w pełni. A tutaj po prostu trzeba podjąć kroki, tak. No Michał tutaj przytrzymuje suwnicę, żeby się nie przesuwała. Dodatkowo blokuje ławkę, żebym też jej nie odepchnął, bo to też jest taka możliwość. No, mam od tego czasu nauczkę, że u siebie nie mam przytwierdzonej suwnicy na stałe i ławek, że muszę je regulować, więc je zabezpieczam tak, żeby się nie przestawiły, bo niezbyt może to być w finale sprawy ciekawe, jeśli by po prostu się taka suwnica nawet, no nie powiem, żebym ją przewrócił, no ale ją przestawię i z dość dużym ciężarem będę ją musiał opuścić ciężar, chociaż tu suwnicę może by było łatwiej zablokować. No, tempo mamy dobre, przechodzimy od serii do serii. Myślę, że zaskoczeniem było połączenie tych ćwiczeń dla chłopaków, bo nie stosowali tego wcześniej. No popatrzyli, no Leszek bardzo był spompowany, z tego co pamiętam, porobiliśmy jeszcze trochę fotek na Facebooka, nawet tutaj z tego wydarzenia. Także no ja odczułem też dobrze, zrobiliśmy z dwie serie jeszcze drop setów, dobiliśmy ciężarem mniejszym, więc nie wiem ile wyszło serii, mogło wyjść nawet 6. Robię takie myki, jeżeli odczuwam, że to jest ten dzień, że dzisiaj mogę wykonać tą większą pracę i się po prostu podejmuję tego. Michał no, dotrzymywał nam do pewnego czasu krok, ale no, wiadomo, że też odpadł, bo no, ciężko się porównywać do mnie, gdzie ja jestem teraz wypoczęty i najedzony, a oni tutaj, bo Michał kontynuuje dietę, można powiedzieć, równolegle do Leszka, żeby po prostu zionęli taką energią jak ja. Zwłaszcza, że jeszcze fizycznie, Michał prowadzi swoją restaurację, w której od rana do nocy pracuje. No i oni jeszcze dodatkowo regularnie robią aroby w ciągu dnia, więc czego ja ostatnio unikałem, widać zresztą po brzuchu. Kolejne ćwiczenie zrobiliśmy na tylny akton na ramiennych, ściąganie do potylicznej tutaj części głowy i śrugasy na sztangielkach.